Królową Śniegu w zupełnie nowym wydaniu można będzie oglądać od 8 lutego w Teatrze Lalki i aktora Kubuś. Znana baśń Hansa Christiana Andersena tym razem została uwspółcześniona. Dwójka głównych bohaterów, Gerda i Kai, to dzieci, jakie spotkać można na każdym polskim osiedlu. Przyjaźnią się, wspólnie spędzają wolny czas i dzielą się swoimi troskami i radościami. Wszystko zmienia się, gdy Kajowi wpada do oka kawałek lustra mądrości. Wtedy za namową okrutnej Królowej Śniegu bez pożegnania wyrusza w ekspedycję naukową. Na scenie pojawi się także postać Róży, która towarzyszy głównej bohaterce i pomaga w poszukiwaniach chłopca. W spektaklu zobaczymy dwie nowe twarze. Mikołaja Biernackiego, który wcielił się w rolę Kaja, i Hannę Grabowską. Gerda to mała dziewczynka, taka, z którą nasi najmłodsi widzowie będą się mogli utożsamić, ale dobra, ciepła, uczynna, ale też z drugiej strony z takim pazurem, z charakterem, wie czego chce i wierzy w to, że dobrymi uczuciami, dobrym słowem, sercem można wszystko załatwić. Wielu widzów może zaskoczyć także bardzo nowoczesna scenografia, jakiej w Kubusiu jeszcze nie było. Do jej stworzenia wykorzystano rzutniki i wizualizacje, a na scenie zainstalowane także lustra. Motyw przewodni sztuki dotyczy przyjaźni, miłości i miejsca dziecka we współczesnym świecie. Relacji z rodzicami, jego potrzebie jakby bliskości z drugim człowiekiem, więc myślę, że każdy widz, staraliśmy się tak przybliżyć tę historię do naszych czasów, żeby każdy widz mógł przejrzeć się trochę jak w zwierciadle. Sztuka mówi przede wszystkim o najważniejszych w życiu wartościach, o tym, czym jest prawda i jak do niej dochodzić. Spektakl kierowany jest do widzów od 6 roku życia.